Za nami 11 listopada, a więc Święto Niepodległości. W każdym mieście odbywały się z tej okazji uroczystości. Nie inaczej było i w Mławie. Jak co roku od wielu, wielu lat Mława, jej mieszkańcy i władze obchodzą bardzo uroczyście rocznicę Dnia Odzyskania Niepodległości. W tym roku przypada 104. rocznica. 104 lata od momentu, jak Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu władzę w Polsce. I liczy się od tego dnia niepodległość Polski w 18 roku. Obchody rozpoczęła msza święta, a następnie wszyscy zgromadzeni udali się do Parku Miejskiego pod pomnik Józefa Piłsudskiego. W obecnych czasach tym bardziej trzeba doceniać to, że możemy cieszyć się niepodległością. Myślę, że dopiero teraz w obecnych czasach, w obecnej sytuacji doceniamy, co to jest niepodległość, co to jest wolność. Doświadczając, może nie bezpośrednio, ale przyjmując uchodźców z Ukrainy, widzimy, jak cierpią, co to znaczy walczyć o wolność, o swój byt. Tak więc musimy, doceniamy to, że mamy swoją niepodległość, już 104 rok leci. Podczas uroczystości obecna była 5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej. Żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w kilkunastu miastach regionu oddają hołd bohaterom, którzy 104 lata temu wywalczyli niepodległość naszej ojczyzny. W sposób szczególny świętujemy w Mławie w obecności sztandaru brygady i mieszkańców Mławy. My żołnierze w sposób szczególny pamiętamy o historii. Dziś się szkolimy, ćwiczymy, tak by teraz i w przyszłości być w gotowości do obrony granic naszej ojczyzny. Jesteśmy gwarancją nienaruszalności i suwerenności naszego państwa. Obecność wojska podczas uroczystości podnosi rangę wydarzenia. Frekwencja dopisała, co świadczy o tym, że Polacy chcą wspólnie celebrować to jakże ważne święto, a to cieszy.